Zdarzyło się tak, że postanowiłam wykorzystać pewne kontakty osobiste z dawnych lat, jeszcze z harcerstwa. Te znajomości nie rdzewieją. I gdy wśród uczestników Sanatorium Miłości był mój kolega właśnie sprzed 20 lat z jednego z harcerskich obozów, postanowiłam się z nim skontaktować i zaproponować im przyjazd tutaj właśnie do centrum w Krzyżewie, żeby zobaczyli to miejsce na własne oczy, poczuli też samym sobą, co my tutaj oferujemy, a później przekazywali te dobre informacje o naszym zazie gdzieś w Polsce, gdzie będą, wśród osób, które ciągle ich obserwują w mediach społecznościowych i dla których uczestnicy sanatorium są ważni. Witamy wszystkich, słuchajcie. Cudowni ludzie, cudowne powietrze, w ogóle słuchajcie, to jest jakaś bajka, ile atrakcji mamy dzięki pani Kasi, która oczywiście przez wzgląd i znając się od 20 tam nie wiem ilu lat z Krzysiem, zostaliśmy zaproszeni, oczywiście bardzo dziękujemy, słuchajcie, jesteśmy Kasi, bardzo wdzięczni, to było cudowne, także słuchajcie, naprawdę. Słuchajcie, bardzo, bardzo nam miło. Ja osobiście jestem z Torunia i po raz drugi jestem na Podlasiu i powiem wam, że potwierdzam, że ludzie bardzo sympatyczni, bardzo serdeczni, naprawdę cudownie nas witają i w ogóle i dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, oczywiście całą Polskę, Europę, Amerykę i w ogóle wszystkich kocham was. Pozdrawiamy Sanatorium Miłości, cały świat, który nas ogląda. Ja mam okazję drugi raz być w tym rejonie Polski. Jest to piękne tereny. Rejony. Piękni ludzie, bardzo oddani, tacy z sercem i widzą problemy innych ludzi i tych niepełnosprawnych i tych z pełną sprawnością. Jesteśmy zauroczeni przyjęciem. Okazują nam dużo wyrozumiałości, sympatii, cierpliwości i jest tu mnóstwo atrakcji i polecamy naprawdę wszystkim, dla każdego, w każdym wieku. Mój tata pochodzi z Podlasia, więc tak można powiedzieć, że jestem tutaj do tych terenów przywiązana, bo odwiedzam bardzo często tą rodzinę i rzeczywiście Podlasie jest magiczne, można powiedzieć. Ludzie, jedzenie, tradycje. I powiem szczerze, że ja na pewno tu wrócę i będę tu przyjeżdżała na jakiś odpoczynek, bo jestem po prostu zauroczona. Ja nawet szukam jakiegoś może rolnika, wdowca, który by mnie przygarnął. Brawo! Także taki malutki domek, kochana nasza laluch. No tutaj jest bardzo fajnie, jest coś dla każdego. Ja na przykład lubię uprawiać sport, jest fajna siłownia, są rowery, prawda, konie, czyli tu każdy z nas może po prostu może coś znaleźć dla siebie, prawda, tutaj co go zadowoli. No program na pewno nam dał jeszcze coś takiego, poczucie wartości po prostu, nasz tak po prostu dowartościował. Ludzie nas poznawają na ulicy, dochodzą, pytają się, co słychać. Tak, zadają pytania, nawet takie proste pytania nieraz zadają. Słuchajcie, albo do mnie, słuchaj. Wy nam otworzyliście na ile spraw oczy. My nie wiedzieliśmy, jak to można, jak to należy. Myśleliśmy, że ludzie w tym wieku to już tylko usiąść i telewizję oglądać. A wy pokazaliście, że nie, że jednak nie, że można inaczej. Mamy swoje przeżycia, takie czy inne, cięższe czy inne. I po prostu chodzi o to, że my się poznając, zaczęliśmy się tolerować. Czyli nie oceniać człowieka po pierwszym wrażeniu, tylko zobaczyć, co on przeżył, jakie ma doświadczenia. I po prostu zaczęliśmy tolerować inność. W każdym z nas inność. I to jest najważniejsze. Każdej osoby. I my wiemy, jakie mamy wady, ale my wszyscy się trzymamy razem. Jesteśmy każdy za każdego, by naprawdę
oddał bardzo dużo i to jest bardzo cenne. Otwarcie takie na inność każdego człowieka. Myśmy się nauczyli bardzo dużo tolerancji, cierpliwości takiej, zrozumienia drugiego człowieka i to jest, myślę, że prócz przyjaźni bardzo cenne. Ja to muszę, powiedzieć, że to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, kobiety, które się w ogóle nie znały, które w ogóle nie wiedziały o sobie nic i my się rozpakowujemy, a więc ona walizkę, ja walizkę i się okazuje, no oczywiście, że nie identyczne, ale bardzo podobne, ale muszę wam powiedzieć teraz, to co w Krzyżewie zrobiła, wyciąga suknię i mówi, zobacz, to moja najlepsza, a mnie tak zamurowało, ona na mnie patrzy, o co chodzi, a ja mówię, a to byłaś w Toruń? Wziąłeś z mojej szafy? Identyczną suknię dostałam od koleżanki. Słuchajcie, to nikt nie uwierzy w to. Nie chcę mówić o intymnych tam sprawach, że mamy takie podobną bieliznę. Ale słuchajcie, to trzeba puścić w eter, bo to jest coś niesamowitego. Kochani, przejście na emeryturę jest to na pewno dla każdego bardzo trudny czas. Ja przeszłam ten moment, akurat w Sanatorium Miłości znalazłam się akurat po roku przejścia na emeryturę. I chyba dzięki udziałowi w tym programie uwierzyłam w siebie. Byłam aktywna i sportowo, i gdzie mogłam się udzielałam, ale to udział właśnie w towarzystwie koleżanek i kolegów pomogło mi uwierzyć w to, że jeszcze możemy dalej realizować swoje jakieś zamierzenia, swoje plany i pasje. Nie było czasu na to właśnie. I teraz nie należy bać się tego przejścia na emeryturę, tylko należy znaleźć sobie różne cele. Wiadomo, że są lepsze chwile, gorsze chwile, że czasami nam ciężko wyjść z domu, bo tysiąc problemów, tak, sobie wymyślimy, ale nasza wyobraźnia. Ale dajmy szansę dla siebie, dlatego że my jesteśmy jeszcze w wieku tym 60+, jeszcze sprawni fizycznie, musimy wierzyć w to, że podołamy, bo na pewno podołamy. Polecam całej Polsce, jeżeli ktoś chce spełnić swoje marzenia na hipoterapii i nawet z dzieciakami, przyjechać do Krzyżewa, naprawdę, to jest coś pięknego. Konie są podporządkowane uczestnikom, naprawdę, to jest coś pięknego. Pierwszy raz w życiu, wyjeżdżając z Warszawy, spotkałam się z taką rzeczą, żeby hipoterapia stała na tak wysokim poziomie, jak w Krzyżewie. Jest to centrum turystyczno-rehabilitacyjne, Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie. Przede wszystkim najważniejszy jest ten drugi człon, czyli Zakład Aktywności Zawodowej, ponieważ my zatrudniamy 40 osób niepełnosprawnych, które są na umowy o pracę, mają normalne zakresy obowiązków i pełnią swoje funkcje, za które otrzymują wynagrodzenie. Staramy się poddawać te osoby rehabilitacji. Mają rehabilitację zawodową, czyli pracują. Mają rehabilitację społeczną. Pokazujemy im różne formy spędzania czasu wolnego. Organizujemy wycieczki, organizujemy ogniska. Wspólnie spędzamy czas też poza pracą. I mają rehabilitację medyczną, ponieważ mamy bardzo dobrze wyposażone skrzydło medyczne w naszym centrum. Dodatkowo oczywiście pełnimy różnego rodzaju usługi. Są to usługi hotelarskie, mamy też pion żywienia, mamy świetną stajnię z hipoterapią, no i rehabilitację, o której już wspominałam, która jest otwarta też tak jak wszystkie nasze atrakcje dla gości zewnętrznych.